Witam serdecznie, nazywam się Michał Kluczkowski, a to jest nasz całkowicie nowy program Ikony Sportu, do którego to będę zapraszał i rozmawiał z osobami, które przyczyniły się bądź nadal przyczyniają do rozwoju i promowania sportu w Malborku. I tak oto naszym pierwszym gościem jest jeden z najlepszych polskich, jak i światowych siłaczy, Jarosław Dymek. Witam serdecznie. Witam. Panie Jarku, dwukrotny mistrz Polski, mistrz Europy, dwukrotny drużynowy mistrz świata par strongman. No i mógłbym jeszcze tak wymieniać przez naprawdę długi czas. Czy nie ma pan tak czasami, że spojrzy pan w lustro i sobie powie, albo po prostu pomyśli, wow, naprawdę dużo osiągnąłem w tym sporcie, naprawdę osiągnąłem sukces. Jak się pan do tego odniesie? Ja trafiłem chyba na najlepszy okres tego sportu w Polsce. On i pod względem popularności, ale też pod takim względem, że był też światowy boom na tę dyscyplinę. Więc kiedy myśmy zaczynali z Puzianowskim w 1999 roku, ciężary były o połowę mniejsze, czyli nasze organizmy dostosowywały się i do ciężarów, i do tych konkurencji. Zdobywaliśmy szlify na zawodach międzynarodowych, czyli mieliśmy na to sporo czasu. Stąd myślę, że duże sukcesy, ponieważ gdzieś tam w nas, Polakach, ta wola walki, rywalizacji takiej bezpośredniej z dużym obciążeniem, no i czasem z odrobiną ryzyka jest i będzie. Niemniej dzisiaj nie chciałbym, żeby ktoś z moich najbliższych zajmował się tą dyscypliną sportu. Niech zajmuje się rekreacją, ale strongman w tej chwili troszeczkę przerodził się już w sport ekstremalny. Prosty przykład. Nosiliśmy walizki, spacer farmera, koronna konkurencja. Kiedy zaczynaliśmy, one ważyły po 120 kg każda. Kiedy ja kończyłem swoją karierę, na zawodach już dźwigaliśmy po 175 kg każda walizka, a na treningach dochodziliśmy do 200 kg. I jak to się teraz ma, kiedy... Michał, ile masz lat? 19. 19. Są zawodnicy w Twoim wieku, którzy już wchodząc do tej dyscypliny, muszą dźwigać takie ciężary. Ja nie wyobrażam sobie, co będzie się działo z ich organizmami za kilka lat. Życzę im jak najlepiej, aczkolwiek no myślę, że w niewłaściwą stronę trochę idzie ten sport. Właśnie, wspomniał Pan, że nie chciałby Pan, aby Pańscy bliscy również brali w tym udział. Jak wiadomo, Pański syn również odnosi sukcesy w sporcie, jednak w całkowicie innej dyscyplinie, jaką jest pływanie. Czyli rozumiem, nie chciałby Pan, aby poszedł on jednak w ślady ojca? Niech idzie, tylko niekoniecznie niech to będzie strongman, niech to będzie każda inna dyscyplina sportu, a widzę po nim, bo jest niesamowicie wysportowany, niesamowicie ambitny. I tutaj reklama dla mojego syna. 5-3 na koniec gimnazjum i właśnie wróciliśmy z mistrzostw Polski w pływaniu. Połączenie tego wszystkiego nabudzi mój podziw, a sam wiem, jak ciężko trzeba trenować, żeby coś osiągnąć. Skoro już mówiliśmy o sukcesach, to który moment w Pańskiej karierze wspomina Pan najlepiej? Do którego najlepiej się Panu wraca? Wymieniłeś na początku kilka tytułów sukcesów. Jednym z tych tytułów było Mistrzostwo Polski. Było ich 2 czy 3, ale jedno było szczególne. Wróciliśmy w 2001 albo 2002 roku z Mariuszem Pudzianowskim z Malezji. W 2002 roku z Malezji, gdzie odbywały się Mistrzostwa Świata. Mariusz zdobył tam swój pierwszy tytuł Mistrza Świata. I tydzień po tym był finał Pucharu Polski połączony z Mistrzostwami Polski i tutaj przegrał ze mną pół punktu, więc bardzo mile wspominam te czasy. A jednocześnie była taka śmieszna historia, bo wtedy była najwyższa nagroda w polskim strongmanie, jaka była za zdobycie pierwszego miejsca, bo był samochodzik bodajże Renault, ale to już nawet nie o to chodziło, tylko największy ból, bo później bardzo długo z Puziana się śmialiśmy, bo zadaniem pozostałych zawodników było przepchanie mnie przed kamerami przez cały plac w tym samochodzie, a że zawody były niedaleko jego rodzinnej miejscowości, to on kilkoma autobusami przywiózł chyba wszystkich z okolicy i cierpiał strasznie. Aczkolwiek no, to były takie sportowe emocje, to nie była jakaś zawiść, tylko taki niedosyt z jego strony. Rozumiem. Jak wiadomo, w karierze sportowca są sukcesy, jak i niestety porażki. I który moment wspomina Pan no, najgorzej? Który moment w Pańskiej karierze był tym najcięższym? Kiedyś na któryś z kolejnych mistrzostwach świata, te akurat odbywały się w Chinach,
Zająłem wtedy indywidualnie czwarte miejsce. To jest mój największy sukces, jeżeli chodzi o strongmana indywidualnie, bo Mistrzostwa Świata jednak to jest impreza ta najbardziej prestiżowa. I przed ostatnią konkurencją, zarzucanie takich wielkich kul na podesty, walczyłem praktycznie o drugie albo trzecie miejsce. Szliśmy do tych kul w parach. Mariusz Pudzianowski w ostatniej parze z takim niestety nieżyjącym zawodnikiem amerykańskim, który tutaj w Malborku, kiedy robiliśmy zawody, no, bardzo fajnie się sprzedał, bo nawiązał super kontakt z publicznością, łącznie z wymianami koszulek, Jesse Murundę, szli w ostatniej parze, a ja szedłem w parze z takim wielkoludem z Kanady, który ma chyba 2,12 wzrostu i ważył ponad 200 kilo, ponieważ no, było oprócz rywalizacji o czas, była rywalizacja jeszcze bezpośrednia, dwa zestawy sprzętu. Wystarczyło mi, żebym ukończył tę konkurencję, bo tak to wynikało z punktów, miałbym trzecie miejsce. Gdybym zrobił jakiś super czas, miałem szansę wskoczyć na drugie i przy pierwszej, i właśnie tak jak z Tobą udzielałem wywiadu dla telewizji TVN i zapytano mnie, Jarek, co teraz myślisz? I powiedziałem do kamery, Dawid, robię to dla Ciebie. Mój syn miał wtedy chyba 3 lata czy 4. Po czym wystartowaliśmy do tej konkurencji, były takie emocje, taka adrenalina, że pierwszą kulę nietechnicznie zacząłem podnosić i skończyło się tym, że chciałem ją samymi bicepsami podrzucić do góry, a ważyła tam około 120-130 kg i zerwałem sobie biceps. Akurat wtedy zerwałem tak, prawy. Ten lewy już był wcześniej zerwany, tutaj nawet widać, są potem duże blizny po operacjach. Jeszcze próbowałem siłą woli podnosić tą kulę, no niestety ból już był tak potworny, skończyłem na czwartym miejscu, ale jednak tam wiedziałem, że zabrakło mi szczęścia, bo w sporcie, jak w życiu, potrzeba odrobinę szczęścia. Właśnie, jak sportowcy, tacy jak Pan, radzą sobie z kontuzjami? Jak to wpływa na psychikę człowieka? No, nie odkryję prochu, jak powiem, że kiedy jest długi sezon przygotowań, kiedy jest gdzieś behind blue eyes, nie, ja mam chyba szare, ale gdzieś tam w środku, w głowie jakiś cel i zrobiłeś wszystko, jesteś z siebie dumny, ponieważ no, przygotowywałeś się właściwie się odżywiałeś, odpowiednią regenerację wprowadzałeś, czyli jakieś sauny, kryoterapię, no, zrobiłeś wszystko, co mogłeś i nagle okazuje się, że kontuzja jest tym, co Ci przeszkodziło. Naprawdę, no, chce się gryźć wtedy ścianę i wyjść z bólu. Bólu, ale takiego psychicznego. A chciałbym teraz nieco się dowiedzieć o początkach Pańskiej kariery, a właściwie o okresie, który ją poprzedzał, bo z tego co wiem, to z początku interesował się Pan bardziej lekkoatletyką, czy to prawda? To nie do końca. Dzisiaj wplotłem gdzieś, że Dawid może uprawiać każdy sport, mój syn, bo ma dobre geny, ale no, ma tak zwane predyspozycje, takiego słowa się używa. Ja miałem predyspozycje do każdego sportu i gdzieś tam na przełomie szkoły podstawowej i średniej powołano mnie do kadry Polski, wrzuciło szczepem, bo w jakimś tam wieloboju zająłem trzecie miejsce w Polsce. Bez większego przygotowania i gdzieś tam widziano we mnie ten potencjał. Niemniej dla mnie wiązało się to wtedy z wyjazdem do Bydgoszczy, do szkoły średniej. Mama chyba, albo ja byłem za blisko mamy cyca, albo mama za bardzo mnie nie odcięła do końca pępowiny i jakoś tak się złożyło, że nie pojechałem, przestałem jeździć na zgrupowania kadry. Potem był studia, kończyłem gdański AWF. Całe życie fascynowałem się gimnastyką, sprawnością taką, gdzie nie potrzeba sprzętu, tylko własne ciało. Nie miał mi kto tego nauczyć, nie miał mi kto pokazać, więc gdzieś sam trenowałem. Kiedy poszedłem na gimnastykę, miałem dostęp do sal, do trenerów, do wszystkiego. Po drugim roku na studiach, po drugim roku AWF-u są zawody gimnastyczne. Na 230 startujących zająłem drugie miejsce. Wcześniej nie uprawiałem tej dyscypliny sportu. Ja robiłem salta, fiflaki gdzieś tam, no cuda. I stąd myślę później sukces w strongmanie, bo też nie odkryję prochu ani Ameryki, mówiąc, że gdzieś ta dyscyplina sportu, którą się uprawia już wyczynowo, jest czubkiem piramidy. Na podstawą tej piramidy jest, tak jak te kamienie w niej, wszystkie dyscypliny sportu, których trzeba spróbować, ale w których też trzeba się obyć, nabrać jakiejś takiej ogólnej sprawności i dopiero budować ten szczyt. I przez to, że interesowały mnie wszystkie rodzaje sportu, gdzieś ten szczyt później sam znalazł mnie, a nie ja jego.
Bo jeszcze tutaj kończąc wypowiedź, odpowiedź na to pytanie, Bogdan Kwiatkowski, właściciel siłowni, które wtedy trenowałem, tutaj też pan z Malborka, zaczął jeździć na strongmana 2-3 miesiące wcześniej niż ja. I kiedy on wracał, opowiadał, co tam się dzieje, jak to wygląda. Bardzo mi się to podobało, ale chyba brakowało mi trochę pewności siebie, żeby tam samemu się zgłosić z takim jakimś impetem. Ale zawsze, kiedy on wracał z tych zawodów, gdzie zajmował pierwsze, drugie, trzecie miejsce, szliśmy za jego siłownię i robiliśmy dokładnie to samo. I okazywało się, że ja robię lepsze wyniki. I mówię, albo on robi taki postęp w czasie zawodów, albo ja nie jestem taki ostatni. Kiedyś pomógł mi dostać się na pierwszą imprezę, tam zająłem drugie miejsce, później impreza, tydzień później, pierwsza moja walka z Pudzianem, wygrywam z Pudzianem i tak jakoś już się potoczyło. Wspomniał pan, że nie ma pan pewności siebie, aż ciężko uwierzyć, patrząc na pańskie sukcesy teraz. Właśnie, może trochę źle się wyraziłem. Nie chodzi mi o pewność siebie na zasadzie, że o, jestem jakiś tam lewy, ale bardziej o to, że kiedy oglądałem strongmanów w telewizji, bo czasem się wtedy pojawiali ci pierwsi strongmani gdzieś tam w jakichś plenerach Sun City w południowej Afryce albo gdzie indziej, kiedy dźwigali te ciężary. Wydawało mi się to coś tak odległego i niebotycznego, że dopóki sam tego nie zrobiłem, myślałem, że to są jacyś nadludzie. A potem okazało się, że no, pracą, treningiem, ambicją no, można ich dogonić. A czy miał pan wśród sportowców jakichś idoli, ludzi, którymi się pan inspirował? Tak. Szkoła podstawowa, Bruce Lee. Sztuki walki, wszystko jak szło, plakaty na ścianach. Szkoła średnia, Schwarzenegger, napakowany, więc gdzieś trzeba było za nim podążać. Później, kiedy wszedłem do Strongmana, poznałem wspaniałego człowieka. Poznaliśmy się gdzieś tam przy okazji, lecieliśmy razem na zawody dokładnie 18 września 2001 roku, czyli tydzień po ataku. No były straszne środki bezpieczeństwa. Ja w szkole średniej miałem niemiecki i rosyjski. Rosyjskim władam dobrze do tej pory, niemiecki gdzieś mi ucieka, ale angielski był dla mnie zupełnie nowym językiem. Z czasem gdzieś tam jego podstaw się nauczyłem, no bo inaczej nie wiedziałbym, o której i gdzie jest obiad i chodziłbym głodny, albo jak wygląda konkurencja. Ale wtedy właśnie lecieliśmy razem ze Svenem Karlsenem, to jest Norwek, do tych Stanów i językiem migowym porozumiewaliśmy się, bo siedzieliśmy obok siebie tak ściśnięci. Po czym okazało się, że on wtedy już czołowy zawodnik, bo już miał trzecie i drugie miejsce na Mistrzostwach Świata, rok później zdobył Mistrzostwo Świata. Ten totalny czempion, sława na całym świecie. Szliśmy po ulicach, to w jakim kraju byśmy nie byli, to ludzie się do niego z autografami, ze zdjęciami rzucali. Naprawdę, to była prawdziwa gwiazda. On się nam zaopiekował i to jest człowiek, z którym nawiązaliśmy taką mentalną jakąś więź, że kiedy ktoś do mnie coś mówi po angielsku, używając jakiegoś takiego no, języka trudnego, na tym etapie za trudnego dla mnie, on potrafił użyć słów, które ja rozumiałem. Był moim tłumaczem, opiekunem, naprawdę. No cuda, a nie miał w tym najmniejszego interesu, ponieważ on był już na samym szczycie, a ja byłem nikomu nieznanym Polakiem, więc ja cenię sobie u ludzi bezinteresowność, bo nie miał, naprawdę, nie miał żadnego interesu. Ta przyjaźń trwa do teraz, był u mnie niedawno, 2 tygodnie temu razem pojechaliśmy na Sunrise do Kołobrzegu, bo lubię tę imprezę. Odwiedzamy się, nasi synowie się znają, też już się zaczynają odwiedzać, naprawdę, to jest rzecz. Ta przyjaźń to jest coś, co zostanie na pewno do końca życia, a on był moim idolem wtedy jako sportowiec, a teraz jako człowiek do tej pory. To jest niesamowite, że teraz ma pan, jakby jest pan znajomym lub nawet przyjacielem ze swoim idolem. Przyjacielem, tego słowa trzeba użyć, bo mówię, odwiedzamy się częściej niż z moim urodzonym bratem, który mieszka w Prabutach, bo pochodzę z Prabut. Właśnie sport, kiedyś też z kolei taki zawodnik z Łotwy,
też taki mój mentor na samym początku, bo on z kolei z angielskiego na rosyjski mi tłumaczył pierwsze imprezy, kiedy jeszcze w ogóle totalnie nie mówiłem po angielsku. Też okazał się bardzo mądrym człowiekiem. W tej chwili, z tego co słyszałem, został ministrem sportu na Łotwie. On zawsze mówi tak: Jarek, pieniądze wydasz, samochód ukradną ci albo się zestarzeje, ale to co zobaczysz, zostanie ci do końca życia. I on na każdy wyjazd, gdzie lecieliśmy za granicę, na przykład, bo trochę chaotycznie mówię, ale tak to czuję, więc stąd te emocje. Lecieliśmy na Hawaje, on już miał przygotowane, że jak lecimy na Hawaje, to trzeba zobaczyć ten memorial, gdzie statki są utopione, trzeba zobaczyć to. Lecieliśmy gdzieś tam w Nowym Jorku, trzeba wjechać na Empire State Building, trzeba zrobić to i miał wręcz, był przygotowany książkowo i powiedział mi: to co zobaczysz jest twoje na zawsze, nikt ci tego nie odbierze. I teraz z roku na rok coraz bardziej doceniałem to co mówił, więc myślę, że to była oprócz przyjaźni, te miejsca i te rzeczy, które się zobaczyło, to była największa nagroda za ten wysiłek na siłowni. A co było pana głównym motorem napędowym w trakcie kariery? Co lub kto najbardziej pana motywował do tego, aby stawać się coraz to lepszym? Poziom w Polsce od samego początku był dość wysoki. Dlaczego? Dlatego, że do strongmana niepotrzebna jest bieżnia za kilkadziesiąt tysięcy, do strongmana niepotrzebne są jakieś, nie wiem, urządzenia albo cudawianki. Wystarczy ambicja, więc my Polacy może nie do końca tak wyposażeni w sprzęt do super treningów jakichś specjalistycznych, na tym, co się znalazło w piwnicy, za domem, przy użyciu ambicji byliśmy w stanie ich dogonić, więc myślę, że to było powodem, że od razu był taki wysoki poziom, a wysoki poziom w Polsce sam wymuszał to, żeby uciekać, bo młode wilki zawsze były tuż za plecami, a pudzian troszeczkę z przodu, więc też miałem kogo gonić. Właśnie, skoro mowa o motywacji, i proszę mnie źle nie zrozumieć, bo absolutnie nie chcę być złośliwy, tylko mówię to tak, jak ja to odbierałem wtedy, jak myślę, że duża część Polaków też to odbierała. Mianowicie chodzi mi o to, że gdy mówiło się w Polsce o strongmanach, to pierwsza myśl, jaka przychodziła do głowy, to był Mariusz Pudzianowski, a dopiero potem Jarosław Dymek. I stąd moje pytanie, czy Pudzian był dla pana niejako właśnie motywacją, aby go dogonić, aby stać się tym najlepszym, czy też cała ta rywalizacja bardziej pana frustrowała? Powiem szczerze, że przegrać z Pudzianem to nie był wstyd, bo przegrywali z nim najlepsi na świecie, którzy byli niepokonani do tego czasu, aż się z nim zmierzyli. Ja z nim wygrałem 4 czy 5 razy, więc bardziej mnie to motywowało, bo tak jak powiedziałem, przegrać z nim nie było ujmą, ale możliwość wygrania i fakt, że czasem się to udało, było najlepszą motywacją. Czy panowie mają teraz dobre kontakty? Są nadal w kontakcie ze sobą? Niestety, kilka lat temu, mam kontakt z jego bratem, który śpiewa. Kilka lat temu nasze drogi się rozeszły. Pudzian zrobił duże świństwo mojemu, właśnie temu koledze z Norwegii. Nie chciałbym na ten wdawać się w szczegóły. I ja też nie lubię ludzi, którzy mają dwa oblicza. Kiedy do kamery ktoś mówi, że robi coś dla Polski, dla kibiców, a za chwilę odwraca się i mówi, że ma to gdzieś, bo robi to tylko dla pieniędzy. No, bardzo mnie to raniło przez długi czas. Później ten incydent ze Svenem spowodował, że nasze drogi się rozeszły. Mam kontakt z jego bratem, który śpiewa. On z kolei jest postrzegany jako taki trochę mocno lansujący się i jakiś zadufany w sobie gość, a z kolei to jest poza, a na żywo jest fajnym facetem, ciepłym, który potrafi popłakać się, kiedy mówi o swoich problemach, z problemem ze swoim bratem, więc nasze drogi z Pudziankiem się trochę tam rozwijały. Rozumiem, czyli kolejny dowód na to, że nie można oceniać książki po okładce. Michał, ty to powiedziałeś. A teraz, czy jest też jakiś sport, którym się pan fascynuje, ale od tej drugiej strony, od strony kibica? Niezmiennie, a ostatnio już wręcz bardzo chorobliwie, naszymi siatkarzami. Oczywiście uwielbiam oglądać zawody gimnastyczne, lekkoatletyczne, lubię prawie że czuć tą atmosferę na stadionie, no niemniej nasi siatkarze
piłkarze ręczni też jakiś czas temu, ale już nie z takim przytupem. Nasi siatkarze powodują, że potrafię krzyczeć, gdzie raczej należy do osób, które potrafią emocje utrzymać na wodze, a tam potrafię krzyczeć w czasie meczu i śpiewać hymny, jak oni śpiewają. A co jeśli chodzi o paradoksalnie może nawet najpopularniejszy sport w naszym kraju, czyli piłkę nożną? No pewnie fanów piłki trochę zasmucę. Nigdy za nią nie przepadałem, a był taki okres, że wręcz byłem negatywnie nastawiony do piłki, nie do piłkarzy, tylko do samej piłki jako dyscypliny, bo organizując zawody musieliśmy pozyskiwać fundusze, ponieważ to my musieliśmy zapłacić za bilety lotnicze, garże zawodników, hotele. Naprawdę zorganizowanie imprezy jest pochłania całą masę środków i bardzo często odbijaliśmy się od takiej ściany, za którą było nie, bo my na piłkę, ułożymy pieniążki na piłkę, a jednocześnie patrzyło się na osiągnięcia naszych drużyn. No i nie było ono tak spektakularne, ale każdy nie dyskutuje się o gustach, a to jednak kibice chyba decydują, co chcą oglądać, więc stąd chyba ta popularność piłki nożnej. Znajdujemy się teraz na siłowni Dymek Bodyline, siłowni, którą sam pan założył. I teraz moje pytanie, co może pan powiedzieć o mieszkańcach Malborka, jeśli chodzi o entuzjazm, z jakim uczęszczają na siłownię, z jakim chcą poprawiać swoją sylwetkę? Czy jest to duże grono osób? Byłbym hipokrytą, gdybym w tej chwili zaczął palcem kiwać i mówić, jacy to wszyscy jesteśmy leniwi, ponieważ ostatni rok był przeze mnie najsłabiej przetrenowanym rokiem w całej mojej karierze. Wynika to z tego, że gdzieś straciłem fokus, tą koncentrację, ponieważ wraz z zaprzestaniem startów, po tylu latach spędzonych na siłowni, gdzieś jestem przesyt, szukam w sobie tego głodu, bawię się trochę i do tego namawiam wszystkich. A teraz już odpowiadając na twoje pytanie, wiele osób namawiało mnie do tego, żebym tę siłownię otworzył i z tych, które mnie namawiały, 5% zajrzało tutaj raz czy dwa razy. Przychodzą ludzie młodzi, którzy znają już, są na tyle świadomi, że wiedzą, jak ważna jest potrzeba ruchu i jak to wpływa na nasze dalsze zdrowie. Siłownia jest tak skonstruowana, że może na niej ćwiczyć każdy. Niemniej nie jest ona pod taki wyczynowy sport, który ja uprawiałem, zrobiona. Gdzieś tam z boku mogą sobie coś tam, te największe ciężary podźwigać. Właśnie z myślą o rekreacji ruchowej ją stworzyłem i widzę, że młodzież zaczyna mieć tą świadomość, przychodzi. Przychodzą też osoby w takim średnim wieku, które gdzieś nagle mówią, oj, to chyba ten czas, że trzeba się wziąć za siebie, bo już fałdek przebywa tu i tam. Nie wiem, który będzie leciał ten program, ale jestem też fanem kabareciarzy i moim ulubionym kabareciarzem jest niedawno występujący u nas w Malborku Piotr Bałtroczyk. Piotr Bałtroczyk w jednym ze swoich występów ma taką myśl przewodnią, jak rozdawanie ludziom swoich takich złotych myśli, takich sentencji w stylu papier toaletowy kończy się zawsze znienacka i tak dalej. Kiedyś występowaliśmy razem, znamy się osobiście. Ja mówię, Piotrze, ja też mam dla Ciebie taką złotą myśl, którą będziesz mógł używać jako swoją w swoich wystąpieniach, a dotyczy sportu i naszego stanu zdrowia, wytrzymałości i tego, kiedy powinniśmy ćwiczyć. I brzmi ona tak. Kiedy zmęczysz się szybciej niż skończysz, to znaczy, że to jest ten moment, kiedy powinien zacząć prowadzić sport. Dzieci, nie słuchajcie. A teraz może trochę odbiegając od sportu. Jak wiadomo, jest pan też radnym miasta Malborka. Jestem ciekaw, co pana skłoniło, aby pójść w tą odmienny od sportu kierunek? Nie ukrywam, że szukam dla siebie jakiejś takiej drogi. Do końca nie wiem, co będę robił. Siłownia jest taką przyjemną odskocznią. Prowadzę jakiś bar też gdzieś, ale no wiem, że to jeszcze nie jest to. Wybranie Rady Miasta było dla mnie, nie będę ściemniał, jakimś takim też troszeczkę
takimi trochę zawodami sportowymi. Chciałem tak zobaczyć, czy na co mnie jeszcze stać, czy ludzie, których w tej chwili reprezentuję, gdzieś jeszcze mnie zauważają, czy jeszcze jestem w stanie do nich ich namówić, żeby na mnie zagłosowali. No i niestety wybrali mnie. A tym samym ja teraz nie mogę ich zawieść. Jak gdyby to jest dla mnie największą motywacją, żeby coś robić, działać. Wiem, jak ciężko się czasem przebić gdziekolwiek, jak ciężko coś zrobić, więc jeszcze jestem trochę przyczajonym tygrysem, muszę się tak dokładnie tam wgryźć we wszystko, robię to dość intensywnie i myślę, że jeżeli będzie można coś zrobić, bo czasem jest tak, że nie można, to na pewno zrobię wszystko, żeby gdzieś to, że jestem radnym, zaprocentowało dla tych, którzy na mnie zagłosowali. Zaprocentowało, nie wiem, w poprawie bezpieczeństwa, w może jakimś placu zabaw dla dzieci, który mi chodzi po głowie. Ostatnio był taki fajny projekt Nivea, moi znajomi z Prabud. Bardzo mocno się w niego zaangażowali. Chodziło o lajkowanie takiego akcji, którą Nivea zaproponowało w internecie. I słuchajcie, miasto 8-tysięczne, może kiedyś, teraz tak połowa jest w Anglii, to powiedzmy 5-tysięczne jak Prabuty, wygrało. Mają dzisiaj, wczoraj byłem oglądać ten plac, stoi piękny, ładny, więc myślę, że i takie akcje będę próbował do Malborka ściągnąć, ale też no, będę się rozglądał i słuchał ludzi, więc zapraszam. Jeżeli coś się dzieje i chcecie o tym pogadać, ja jestem zawsze otwarty. I tak na koniec. Jakie są pańskie plany lub cele na przyszłość? Pytanie trochę nawiązuje do tego, o czym już powiedziałem wcześniej. Jak gdyby szukam trochę dla siebie tej drogi. Na pewno nie rozstanę się nigdy ze sportem. Do tej pory współorganizuję, bądź sędziuję, bądź prowadzę jako taki konferencjer imprezy sportowe. Jutro na przykład mamy, jeżeli do jutra ktoś to będzie w stanie obejrzeć, jutro mamy imprezę na zakończenie Jarmarku Dominikańskiego. Zapraszam wszystkich na Stary Targ, tak to się nazywa? Nie, na Targ Węglowy. W sobotę jest impreza koło Kościerzyny, którą będę prowadził. W niedzielę w Mrągowie mam imprezę taką pokazową dla jakiegoś dużego centrum handlowego. Czyli gdzieś ten kontakt ze sportem, z zawodnikami, ze strongmanem cały czas jest i na pewno tego nie ucieknę. Niemniej szukam sobie jakiejś takiej drogi na to, co będę chciał robić później. Na razie jeszcze nie muszę walczyć o kawałek chleba, więc nie mam czas na podjęcie właściwej decyzji. Panie Jarku, bardzo dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia, za to, że był pan naszym pierwszym historycznym gościem naszego nowego programu. No i za to, że podzielił się pan z nami swoją historią. No jedyne, co mi pozostaje, to życzyć panu powodzenia w realizacji przyszłych celów. Jeszcze raz dziękuję. To ja dziękuję, że wybraliście mnie. Dziękuję, że byłem pierwszy, bo faktycznie tego pierwszego będziecie pamiętał dużo. Pierwszego i ostatniego, jak mawiają się w polityce, ale już tak całkiem poważnie. Apel do młodych ludzi. Trenujcie mądrze, nie dajcie się zwieść mocarzom i zapraszam do siebie, jeżeli będziecie chcieli poćwiczyć i o coś zapytać, ja odpowiem na każde pytanie, nawet te, na które się nie odpowiada przed kamerą, ale tylko po to, żeby uświadomić wam dobre i złe strony tego świata. Dzięki. Dziękuję również Państwu za obejrzenie tego odcinka. Już teraz gorąco zachęcam do zostawiania swoich opinii w komentarzach i do odwiedzania naszej strony. No i do zobaczenia następnym razem w Ikonach Sportu. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.